Szanowni Państwo, w tym materiale porównam, jak przy pracy w drewnie spisuje się wkrętarka udarowa Parkside PDSSA20LI oraz wkrętarka udarowa Bosch GDR120. Jestem świadom, że z perspektywy specyfikacji wygląda to na starcie Dawida z Goliatem. Ale jak pokazał test porównawczy wkrętarki Parkside'a z dwukrotnie mocniejszym kluczem udarowym tej firmy, nic nie jest przesądzone. Materiał ten powstał też z myślą o osobach, które rozważając możliwie tani markowy odpowiednik sprzętu marketowego, chcą sięgnąć po serię 12-woltowych narzędzi. Najpierw przyjrzyjmy się obu urządzeniom. Wkrętarkę Parkside PDSSA20LI prezentowałem już dokładniej we wcześniejszym materiale. Przypomnę więc w dużym skrócie jej specyfikację. Urządzenie zapakowane w plastikową walizkę w pełnym zestawie, dołączonym jest do niego akumulator 2 Ah, ładowarka oraz 2 adaptery. Pozwala ona na wkręcanie z maksymalnym momentem obrotowym do 180 Nm, szybkością obrotową 2800 obrotów na minutę i 3600 udarów na minutę. Posiada standardowy spust, który pozwala płynnie regulować mocą, przełącznik kierunku obrotów, uchwyt sześciokątny z blokadą, magnes przytrzymujący zapasowy bit, uchwyt na pasek oraz diodę podświetlającą miejsce pracy. Omówmy teraz szerzej wkrętarkę udarową Boscha. Jest to jeden z kilku modeli wkrętarek udarowych Boscha z linii 12-woltowych narzędzi, najprawdopodobniej najsłabszy, o czym świadczy nazwa kodowa. Zauważyć można, że Bosch w najprostszych wariantach urządzeń stosuje oznaczenie 120 zamiast 12. Wkrętarka w ofercie dostępna jest m.in. w widocznym tutaj zestawie, zapakowana w niezbyt dużą walizkę, która nie należy jednak do systemu L-Box. Wewnątrz znajdziemy narzędzie z 2 akumulatorami 1,5 Ah, ładowarką pozwalającą naładować załączone baterie w ciągu około 80 minut każdą. Dodatkowo otrzymujemy dwustronny bit PH2 i pasek na nadgarstek. Pasek ten zakładamy przeplatając przez otwory na górze urządzenia. Niestety muszę przyznać, że moim zdaniem był on minimalnie za krótki i sprawiał, że trzymanie wkrętarki z założonym na nadgarstku paskiem było mocno niewygodne. Wkrętarka Boscha nie imponuje osiągami, maksymalny moment obrotowy wynosi 100 Nm, szybkość obrotowa 2600 obrotów na minutę i 3200 udarów na minutę. Oczywiście urządzenie posiada klasyczny spust uruchamiający narzędzie, pozwalający płynnie zmieniać moc urządzenia, a także typowy przełącznik kierunku obrotów. Uchwyt także jest właściwy dla wkrętarki udarowej, czyli sześciokątny z blokadą. Pozwala on na montowanie dwustronnych bitów. Sprzęt ten nie posiada stopki, typowej dla 18-woltowych narzędzi, dlatego jego stawianie na sztorc na małych bateriach jest niestabilne. Od góry widzimy czerwony suwak, przypomina on ten znany z wiertarko wkrętarek. Nie jest to jednak mechaniczny przełącznik przekładni służący do zmiany biegu. Z dokumentacji technicznej wynika, że w tym urządzeniu jego działanie jest troszkę inne. Wysyła on do układu elektronicznego sygnał pozwalający na ograniczenie mocy urządzenia. W tym przypadku, ustawiając przełącznik na pozycję 1, ograniczamy szybkość obrotową do 1300 obrotów na minutę, a liczbę udarów do 1900 uderzeń na minutę. Nie wiąże się to jednak ze zwiększeniem maksymalnego chwilowego momentu obrotowego wkrętarki. Również narzędzie Boscha posiada podświetlenie miejsca pracy. Tym razem jednak rozwiązanie wydaje się najgorsze spośród stosowanych we wkrętarkach, a mianowicie umieszczono diodę bezpośrednio nad spustem. Warto też zwrócić uwagę na pewną niedogodność, jaką jest brak wyświetlacza wskazującego stan baterii. W przypadku urządzenia Parkside, podobnie jak w większości 18-woltowych elektronarzędzi, wskaźnik taki umieszczono na akumulatorze. Dla 12-woltowej niebieskiej linii Boscha, podobnie jak często w przypadku innych 12-woltowych narzędzi, takie wskaźniki umieszczone są zwykle na sprzęcie. Niestety w tym najprostszym modelu wkrętarki udarowej zabrakło tego elementu. Same akumulatory występują w 2 wariantach. 1,5, 2, 2,5 oraz 3 Ah modele mają kształt cylindryczny, podczas gdy 4 i 6 Ah batarie posiadają stopkę. Zwiększa ona wysokość urządzenia około 2 cm. Natomiast oprócz ewidentnych zalet związanych ze zwiększeniem pojemności baterii, pozwala ona także stabilnie odstawić urządzenie w pozycji pionowej. Zaznaczę teraz, że w dalszej części testów będę wykorzystywał baterie spoza zestawu. Mniejszą, 2 Ah, oraz widoczną tutaj 4 Ah. Zestawmy teraz te oba urządzenia obok siebie. Wyraźnie widać, że sprzęt Parkside'a jest większy. Korpus jest o 3 cm dłuższy, a bez baterii o 3,5 cm wyższy.
ale gdy zastosujemy akumulator 2 Ah, różnica wysokości zwiększa się do 3,5 cm, a w przypadku 4 Ah baterii nawet do 4 cm. Tylko szerokość głowicy w obu urządzeniach pozostaje jednakowa i wynosi 6 cm. Jednak w przypadku tego typu urządzeń nie tylko same wymiary mają znaczenie, ale również, a czasem nawet przede wszystkim, masa. I tutaj sam korpus Boscha waży 900 gram, a z baterią 2 Ah niecałe 100 kg. Nawet z akumulatorem 4 Ah masa całego sprzętu rośnie raptem do niecałych 1,3 kg. W przypadku Parkside'a prawie tyle waży sam korpus. Bateria 2 Ah to dodatkowe 440 gramów, a 4 Ah to już 700 gramów. Widzimy zatem, że pod względem wymiarów i masy przewaga małego Boscha wydaje się być druzgocąca. Ale ten fakt oraz specyfikacja wydają się z kolei negatywnie przemawiać w kontekście wydajności tego urządzenia. Sprawdźmy to. Postanowiłem, że testy będę przeprowadzał według tej samej metodologii, którą zaproponowałem przy okazji porównania wkrętarki udarowej Parkside z kluczem udarowym tej firmy. Dzięki temu wyniki można będzie odnieść również do rezultatów osiąganych przez inne urządzenia, jak na przykład wspomniany Parkside PASSK20LI. Zatem test składa się z dwóch części. Pierwsza część to wkręcanie w cztery sklejone ze sobą kantówki sosnowa przekroju 70x70 mm, wkrętów ciesielskim zubem Torx 5x70 oraz 8x260, a następnie wkrętu do drewna zubem sześciokątnym 10x200. Próby są wykonywane najpierw dla elektronarzędzi wyposażonych w 2 Ah baterię, a potem powtarzane dla 4 Ah akumulatorów. Do wkręcania wkrętów z łbami Torx wykorzystywane są bity i adapter magnetyczny ze zwykłego zestawu Parkside, a w przypadku łba sześciokątnego wykorzystuje adapter Milwaukee i nasadki udarowe Hitachi Hikoki na uchwyt kwadratowy 1/2 cala. Druga część to wiercenie w kantówce sosnowej o wysokości 70 mm, trzech otworów. Pierwszego wiertłem krętem do drewna średnicy 8 mm, drugiego klasycznym wiertłem opadkowym Yato 25 mm oraz trzeciego wiertłem Irwin Blue Groove 32 mm. Próby wykonywane są narzędziami wyposażonymi w 2 Ah akumulatory, tylko w ostatnim przypadku test jest powtarzany dla dwukrotnie większej baterii. Do testów użyto świeżo naładowanych akumulatorów, a o ile nie zaznaczono inaczej, Bosch ustawiony był na drugi bieg, który cechuje się maksymalną szybkością obrotową i maksymalnym szczytowym momentem obrotowym. Czas na pierwszy test. Wydaje się, że minimalną przewagę ma wkrętarka Parkside, jednak czasy są na tyle krótkie, że trudno jednoznacznie wyrokować, czy na te wyniki nie miał wpływu jakiś inny czynnik. Przejdźmy zatem do drugiego, bardziej wymagającego testu. Tym razem zadanie okazało się zbyt trudne dla wkrętarki Bosch. Aby zredukować możliwość wpływu na wynik innych czynników, np. związanych z materiałem, zdecydowałem się powtórzyć go jeszcze dwukrotnie. Niestety za każdym razem wynik był praktycznie taki sam. Wkręt wystawał około 170 mm na powierzchnię kantówki, bowiem wkrętarka nie była w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem frezu poszerzającego otwór materiału. Jest to rzeczywiście fragment wkrętu ciesielskiego, który wprowadza skokowo dodatkowe znaczne opory. Przy okazji tego testu sprawdziłem również, co się stanie, gdy przełączę wkrętarkę w ustawienie pierwsze z ograniczoną szybkością obrotową. Okazało się, że nawet z 4 Ah baterią wkrętarka Bosch była w stanie wkręcić wkręt zaledwie na głębokość 3 cm. Spróbujmy zatem wkręcić wkręt do drewna 10x200 z zubem sześciokątnym.
Tym razem wkrętarka Boscha poradziła sobie ciut lepiej, ale wciąż nie była w stanie całkowicie zagłębić wkręt. Warto tutaj przypomnieć, że we wkrętarce Parkside po wykonaniu zadania z 2 Ah baterią zadziałało zabezpieczenie, które na chwilę odcięło zasilanie. W przypadku zastosowania większej 4 Ah baterii ten problem nie wystąpi. Tego problemu nie odnotowałem też ani razu w przypadku Boscha. W drugiej części testu zaczynamy od wiercenia tworu o średnicy 8 mm. Bosch radzi sobie z tym zadaniem troszkę gorzej niż Parkside. Teraz wywiercimy otwory o średnicy 25 mm. W przypadku pracy wiertłem łopatkowym znów widać zdecydowaną przewagę wkrętarki Parkside. Na koniec najbardziej wymagające wiertło i otwór 32 mm. Tutaj przewaga wkrętarki Parkside staje się bezapelacyjna. Po wykonaniu testów naładowanie akumulatorów 2 Ah w obu urządzeniach spadło o 1 kreskę, podczas gdy w przypadku większych baterii wskaźnik nie wskazał spadku poziomu naładowania. Co ważne, należy też zauważyć, że w przypadku Parkside'a zastosowanie pojemniejszych akumulatorów wpływa też pozytywnie na jego wydajność. W przypadku testowanego Boscha nie można mówić o podobnej zależności. Podsumowując. Wkrętarka udarowa Parkside jest urządzeniem wyraźnie mocniejszym i radzi sobie bez problemu z cięższymi zadaniami. Zaletą Boscha są jego niewielkie rozmiary i mała waga. Dzięki temu jesteśmy w stanie dłużej nim popracować, nie męcząc rąk i korzystać z niego tam, gdzie mamy trudniejszy dostęp do wkrętu. Jednak wkręcanie w drewno wkrętów o średnicy co najmniej 8 mm i długości większej niż kilkanaście centymetrów może okazać się problematyczne. Przewaga Parkside'a widoczna jest też w sferze ekonomicznej, jest on bowiem dwukrotnie tańszy od Boscha.